No i dochodzimy do 29, dość strasznie wyglądające. Funkcja h, czyli ta nasza funkcja, nie. Funkcja f to jest ta, a funkcja h została przesunięta o q. I teraz wiemy, że zgodnie z przesunięciami jest ona podniesiona lub opuszczona o q, czyli w osi pionowej będziemy poruszać tą funkcją. Jest pewną liczbą, bla, bla, bla. Wiemy, że jednym z miejsc zerowych jest minus 1. Zatem to jest miejsce zerowe, tak? Wiemy natomiast, że ta funkcja została w jakiś sposób podniesiona czy opuszczona. No to jedynym punktem, który może przeciąć w tym punkcie minus 1, 0, jest ten punkt. I ta funkcja wtedy zostanie opuszczona o 3. Zatem q jest równe minus 3. Czyli to był ten punkt, który przeciął po opuszczeniu o 3 w dół oś x i utworzył miejsce zerowe. Podaj wszystkie pozostałe miejsca zerowe. Pozostałe miejsca zerowe będą na tej wysokości, czyli to i to, i utworzą nam ciąg minus 1, 1 i 3. Możemy sobie zapisać, że x2 równa się 1, a x3 równa się 3. I to koniec.